sędziów. Układ szkieletowy. Układ szkieletowy charakteryzuje, zaczniemy od tego, że oczywiście mamy kości pneumatyczne. Kości pneumatyczne, czyli kości, które wypełnione są powietrzem, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć ten ciężar właściwy ptaka. Mamy brak szwów w czaszce. Mamy trzewio czaszkę pozbawioną zębów, tak? No, czyli... Dzień dobry. Mam na imię Mikołaj. Na YouTubie tworzę muzykę. Oprócz tego, że pokazuję swoją twórczość w internecie, jestem również uczniem drugiej klasy liceum. Pandemia to nie tylko straty finansowe wielu firm i korporacji na świecie. To też bardzo przyziemne sprawy i problemy, z którymi muszą codziennie mierzyć się zwykli ludzie. Podczas lekcji przed monitorem nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy. Nauka nawet z wielkim zaangażowaniem może nie być efektywna. Po 45 minutach spędzonego czasu przed monitorem mamy najczęściej 5 do 10 minut przerwy. W tym czasie ciężko jest przygotować sobie nawet ciepły posiłek. Nie mówiąc już o obowiązkach, które przecież cały czas posiadamy. Mam młodszego brata. Ma obecnie 2,5 roku. Bardzo go kocham i lubię spędzać z nim czas. Nie zmienia to faktu, że podczas lekcji, kiedy chce do mnie przyjść, muszę odmówić i zamknąć drzwi. Co wtedy słyszę? Płacz. Słyszę również komentarze rodziców, którzy oczekują ode mnie opieki nad bratem, żeby trochę ich odciążyć. W normalnych warunkach zrobiłbym to z chęcią, ale kiedy jest lekcja, próbuję się skupić. Bardzo często mi się nie udaje. Lala ci włączyć? Halka? Halka byś chciał? Który? Ten. W czwartek kończę lekcję o 15.15. Wreszcie mogę wyłączyć komputer i od niego odejść na dłużej. Bardzo boli mnie głowa i oczy. Zauważyłem, że mój wzrok się pogarsza. Ciężko mi jest zobaczyć coś z daleka. Przed pandemią nie miałem takich problemów. Chcę się przewietrzyć, więc wychodzę na spacer. Oczywiście w maseczce. Prawnie nie mógłbym nawet zdjąć jej, żeby nabrać świeżego powietrza. Od czasu do czasu zdejmuję maskę.